Witam serdecznie w odcinku wprowadzającym do cyklu poświęconego platformie Visual Studio Application Lifecycle Management. Ja nazywam się Grzegorz Rycaj i chciałbym teraz w kilku słowach przedstawić swoją osobę. Na co dzień pracuję na stanowisku dyrektora działu R&D w firmie Bilenium. Ponadto od 2 lat jestem uhonorowany tytułem Microsoft MVP właśnie w obszarze Visual Studio ALM. Można mnie spotkać głównie na polskich konferencjach, gdzie w roli prelegenta opowiadam znowu głównie o obszarze Visual Studio Application Lifecycle Management, jako że tematyka ta jest szczególnie bliska moim zainteresowaniom. W podobnym kontekście można było zadać mi pytanie w strefie Ask the Expert podczas konferencji Microsoft Technology Summit. Jestem autorem kilku artykułów w polskim rozdziale portalu MSDN. Aż wreszcie przewodzę warszawskiej oficjalnej grupie dotnetowej skupiającej społeczność osób zajmujących się zawodowo z technologiami Microsoft. Zanim przejdę do planu kursu, chciałbym przedstawić 3 najważniejsze założenia, jakie postawiłem sobie, przygotowując te materiały. Przede wszystkim zdecydowaliśmy wspólnie z redakcją, że powinno się zamknąć cały kurs w nie więcej niż 20 odcinkach. Po drugie, pracuję już z platformą Visual Studio ALM w edycji 2012, a więc w wersji, która jest jeszcze w fazie RC w momencie nagrywania większości odcinków. Hasłem, jakie sobie przyjąłem, jest, aby osoba oglądająca ten kurs mogła wejść na stronę z zerową wiedzą, a wyjść z produktywną sprawnością. To znaczy staram się minimalizować elementy teoretyczne i ogólnoarchitektoniczne. Oczywiście takie też się znajdują w celu lepszego zrozumienia zagadnienia. Natomiast najistotniejszym punktem każdego odcinka jest demo. Wracając jeszcze do wspomnianych 20 odcinków, zależało mi, aby osoba posiadająca z kolei wiedzę na temat platformy ALM, ale chcąca uzupełnić się tylko w poszczególnych obszarach, też mogła skorzystać, a więc każdy z odcinków z założenia jest zamkniętym elementem i nie ma teoretycznie przynajmniej konieczności oglądania całego kursu według zaplanowanej kolejności, jeśli chcielibyśmy tylko uzupełnić wiedzę z konkretnego zagadnienia. Zobaczmy, jaki plan kursu przygotowałem. Jeszcze raz podkreślam, kolejność nie jest absolutnie istotna, jeśli chcemy tylko i wyłącznie przejść do konkretnego odcinka. Zacznę od przeglądu platformy ALM, a więc czym w ogóle jest to, co się kryje pod tym skrótem, czym jest Application Lifecycle Management, z jakich komponentów składa się platforma Visual Studio ALM, czym jest TFS i jak ma się on do ALM-a, bo znowu często są te pojęcia mylone. I w pierwszym odcinku wprowadzę też pojęcie jednostki roboczej. W kolejnym etapie przejdę do inicjacji projektu i zarządzania backlogiem. Nie będziemy jeszcze pracowali z Visual Studio. Będziemy pokazywali, że to, jak ALM wspiera cały proces wytwarzania oprogramowania, może być odwzorowane do tego stopnia, że nie uruchamiamy Visual Studio, a już zaczynamy pracować z oprogramowaniem. W podobny sposób, jako pewne następstwo inicjacji projektu i zaplanowania backlogu, będziemy planowali iteracje. Pokażę, jak planować czas trwania iteracji, jak planować pojemność i szybkość zespołu. To wszystko już w 3 odcinku. Następnym elementem będzie praca z poziomu Microsoft Office, ponieważ osoby biorące udział w projekcie wytwarzania oprogramowania niekoniecznie muszą chcieć pracować z Visual Studio, szczególnie osoby niebędące programistami. I dla takich osób Microsoft przygotował mechanizmy integracyjne pozwalające na pracę z poziomu aplikacji Microsoft Excel albo Microsoft Project. W edycji 2012 platformy Visual Studio ALM wprowadzono mechanizm storyboardingu, a więc opisywania wymagań, czy też wzbogacania opisów wymagań za pomocą tzw. storyboardów, czyli nazwijmy to swojego rodzaju makiet prezentujących interfejs użytkownika oraz interakcję użytkownika właśnie z tym interfejsem. Jest to
dodatek do aplikacji Microsoft PowerPoint, natomiast nie jest to kontekst ten sam, co w odcinku na temat pracy z Microsoft Office. W tym wypadku korzystamy z mechanizmów PowerPointa do tworzenia makiet interfejsu. Kolejne trzy odcinki będą poświęcone pracy z kodem źródłowym, a więc rzeczywiście tym mechanizmom, które pozwalają odpowiednio gromadzić, następnie przeglądać, zarządzać kodem. Pokażę mechanizmy, które zwiększają produktywność programistów. Pokażę, w jaki sposób wiązać informacje związane z projektem do pojedynczych linii w kodzie. Kolejnym etapem będzie testowanie kodu i w tym momencie skupię się na testach automatycznych, to znaczy testach takich jak unit testy. Dlaczego rozgraniczam? Dlatego, że kolejnym etapem będą automatyczne testy interfejsu. Mechanizm Coded UI znany już jest z wersji 2010 Visual Studio. Został on w pewien sposób rozwinięty w edycji 2012 i pokażę, w jaki sposób z niego korzystać w celu przyspieszenia i zwiększenia efektywności pracy zespołów testerskich. Następnie przejdziemy z testów automatycznych do testów ręcznych i pokażę w dwóch odcinkach, w jaki sposób planować, a następnie wykonywać testy ręczne. Tutaj głównie narzędzie, z którego będziemy korzystali, będzie Microsoft Test Manager. W tym wątku również pokażę testy eksploracyjne, stanowiące swojego rodzaju odłam testów ręcznych. Testy eksploracyjne zostały wprowadzone właśnie w edycji 2012 i myślę, że będą bardzo ciekawą opcją dla osób, które pracowały dotychczas z test managerem i chciałyby zobaczyć, co nowego pojawiło się w tym narzędziu w nowej wersji. Później przejdziemy do pracy z jednostkami roboczymi, przy czym należy zaznaczyć, że tak naprawdę z jednostkami roboczymi będziemy pracowali przez większość kursu. Natomiast w tym odcinku, bliżej środka całości, pokażę, w jaki sposób efektywnie przeszukiwać, tworząc własne zapytania, w jaki sposób jednostki robocze ze sobą wiązać, niekoniecznie zdając się na standardowe mechanizmy, jakie są zaplanowane, na przykład podczas integracji narzędzia Microsoft Test Manager. Po jednostkach roboczych poświęcimy trochę uwagi bardzo istotnemu, moim zdaniem, mechanizmowi automatycznych buildów. To znaczy przeprowadzimy cały proces budowania kodu aplikacji, następnie testowania tego kodu po stronie serwerowej. Pokażę, w jaki sposób można to zautomatyzować i jakie mogą być korzyści płynące z różnych scenariuszy wykorzystania buildów. Ponieważ informacje gromadzone w TFS-ie należy później jakoś wykorzystać i mogą być bardzo przydatne do podejmowania decyzji, pokażę, jakie mechanizmy raportowania mamy dostępne w ramach platformy i w jaki sposób możemy ewentualnie raporty tworzyć własne lub modyfikować istniejące do własnych potrzeb. Kolejną z nowości, jaka jest wprowadzona w nowym TFS-ie, jest trzeci wymiar. Te osoby, które pracowały z TFS-em, pamiętają obszary i iteracje, które pozwalały nam grupować i katalogować jednostki robocze. Trzecim wymiarem, jaki został wprowadzony w nowym wydaniu, są zespoły. Mamy możliwość w ramach jednego projektu stworzenia kilku zespołów i niezależnego zarządzania nimi. Zespoły mogą mieć oddzielne wakacje, inne planowanie iteracji. Można podzielić projekt ze względu na strefy czasowe i tak dalej. W przedostatnim odcinku pokażę mechanizm Team Foundation Serwisu, a więc TFS-a hostowanego na platformie Microsoft Windows Azure. Zobaczymy, jakie są potencjalne korzyści z zastosowania tej platformy. Dlaczego warto się nią w ogóle zainteresować? Aż wreszcie na koniec pokażę, w jaki sposób możemy pracować z TFS-em z poziomu innych platform, niekoniecznie z Visual Studio, tylko gdybyśmy chcieli na przykład skorzystać ze środowiska opartego o Eclipse'a, albo gdybyśmy chcieli zupełnie z poziomu linii poleceń umieszczać zmiany
czy też w ogóle pracować z TFS-em. A więc w kolejnym, czyli pierwszym odcinku, odpowiem na pytanie, czym jest ALM, czym jest Application Lifecycle Management. W kilku słowach powiem, jak Visual Studio ALM pokrywa zyskujące coraz większą popularność ostatnio zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania. Pokażę, w jaki sposób pracować z TFS-em, w jaki sposób do TFS-a, czyli do serwera stanowiącego rdzeń platformy ALM się podłączyć. I przedstawię definicję jednostki roboczej, czyli work itemu, jako że jest to element absolutnie nieodzowny i nieodłączny pracy z platformą ALM. Dziękuję za uwagę w tym odcinku wprowadzającym i zapraszam na cały kurs. Startujemy!